to, że dzieci będą miały teraz zajęcia na zewnątrz, są wyjątkowo trafne w momencie pandemii, czego pani Bogusia w czasie składania wniosku pewnie nie przewidziała, ale okazuje się, że to jest bardziej dobry moment. Zawsze takie wyjście na zewnątrz dla dzieciaków to jest powód do tego, żeby jeszcze więcej energii z siebie wyzwolić, może otworzyć się szerzej do przyswajania nowej wiedzy i umiejętności. To jest zmiana otoczenia zawsze działa pozytywnie, mówię to jako stary pedagog, więc mam nadzieję, że dzięki temu też będzie bardziej efektywnie, nie tylko efektownie, ale efektywnie. Mądra edukacja to ciekawy przekaz, to fajna atmosfera, to czucie, to współpraca i zarazem zróżnicowanie. I co najważniejsze, nauka przez działanie. To jest tak naprawdę sala lekcyjna, tylko nie w budynku, tylko na zewnątrz. Sala lekcyjna, która jak widać ma i tablicę suchościeralną i zwykłą tablicę, ale ma też takie drobne pomoce z zakresu przyrody, które mają pomóc dzieciom w klasach młodszych poznawać świat po prostu. Także tu mogą odbywać się w ciepłe, pogodne dni, kiedy chociaż może i nawet deszczowe, ale żeby ciepło było, to dzieci będą mogły tutaj, jak w sali lekcyjnej, mieć lekcje. To w zasadzie wszystko można używać, to co można przenieść, ale jednocześnie są wiszące pomoce, one pokazują i drzewa, i zwierzęta, i tropy zwierząt, więc to co tak na początek edukacji dzieci mogłyby się nauczyć i co generalnie się uczą w szkole podstawowej. Brawo!